My właśnie idziemy świętować. Idziemy sobie na pizzę. Tak, imieniny Krzysia w ogóle. Znalazłem taki fajny lokal, już wiem gdzie idziemy, więc... A to już wiem gdzie idziemy? Już wiem gdzie idziemy. Okej, okay. No ja nie wiem jeszcze, także twoje imieniny dla ciebie, a dla mnie niespodzianka. No, także wypiłem sobie jakiegoś drineczka na zdrowie i to będzie fajnie. Idziemy całą piątką. Mikołaj dostał właśnie ciasteczko, pewnie zaraz zaśnie. Zgubiłem czapkę. Zgubił Krzyś czapkę. Prawdopodobnie gdzieś jest. Idziemy na basen zobaczyć. Może na basenie po prostu będzie? No ale zobaczymy. Widocznie będzie pisane jest kupić nam obojgu czapki. Wchodzimy do windy. Jak się odstawiłam na mojego męża teraz. No, strasznie wyglądałaś. Dziękuję. Ty też, Mikołaj, wyglądasz przepięknie. Dzisiaj rezygnujemy z kolacji na rzecz pizzy albo lokalnego jedzenia. Bo ja brałem Mikołaja, a ty brałaś wózek z tymi wszystkimi rzeczami, no nie? No, chyba, że tam ciepłeś może do wózka? Nie wiem. A w ogóle pokażę wam, bo mamy tutaj papugę. Papugę, która gada. Wczoraj spędziliśmy z Mikołajem przy tej papudze chyba z 30 minut. I Mikołaj, ona tam się z nas śmiała w ogóle. Jak Mikołaj obrócił głowę, to papuga robiła ha, 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 ha. Także idziemy do papugi. O, ona tak właśnie podchodzi. Ha, ha? To jest wystraszona trochę, bo widzi aparat, a nie chce jej stresować. Że oddalimy się i tylko zbliżymy. To widzisz, się boi. A może boli Mikołaja ode mnie. Wystraszyłem. Słuchajcie, odstawiłam się, a jest mi tak ciepło, że szok. A tu jest ich więcej. To są takie malutkie. Jest krzesełko, można sobie, o, można sobie obserwować. I zobaczcie na to. Szukamy idealnej restauracji i normalnie nie możemy znaleźć, nie? Błąkamy się jak dzieci we mgle. Ale chyba podjęliśmy pewną decyzję. Która restauracja ostatecznie będzie? O, oh, no mama tak, ma refleks. Idziemy do niej. Jeżeli ktoś będzie w Albanii, w Sarandzie, to polecamy restaurację Centrali, się nazywa, nie? Przemili ludzie tutaj są, przemiła obsługa i pyszne, to co jedliśmy na razie, przepyszne piwo, bruszczetty to się nazywa. I mówią po polsku. I mówią po polsku, tak, no wiecie, ale to jest bardzo miłe. I tam słyszeliśmy Lewandowski. No, także jeżeli będziecie, to warto zajrzeć. Naprawdę przefajnie. I wszyscy jesteśmy tacy uradowani. Jeszcze wspominaliśmy dzisiaj, że byliśmy tu i było świetnie. Więc wracamy do sprawdzonego miejsca. Drinki przepyszne. Kasia ma jeszcze lepszy niż ja. Pokaż. Wypicie, ale już nie wygląda. Ale pyszny. Odkrycie życia to jest drzewo, ja je mam w biurze, takie małe, pokażę wam jak wrócę,
a tu jest takie ogromne, że nawet nie sięgam wzrokiem. Gigant! I to jest nowy liść. U mnie też takie rosną. Ale jajca, jakie wielkie. A mają takie liście. Moja ręka i liście. To są przepyszne pomidory w ogóle. Mega. Takie mega słodkie. A tak patrzę na warzywa i w sumie podobne. Tylko tych zielonych papryk, to nie widzę u nas. Mikołaj dociąża wózek, bo uznał, że krzywo jeździ, więc wrzuca do środka kamyczki. Bo tacie było za lekko. Tak. Mikołaj, co powkładałeś do torby? Kamyczki, tak? O. Miki, gdzie poszedłeś? Halo? Oczywiście my musimy zamykać peleton. Jesteśmy niedaleko niebieskiego oka, Blue Eye. Ciepło okropnie, Mikołaj prawie 3 razy zasnął, bo chce mu się spać, ale oczywiście nie ma czasu na to. Mam nadzieję, że w końcu sobie kimnie, bo trochę podniosę, że zgłosimy się, gdy będziemy na miejscu. Na razie jest pięknie. Monumentalnie wręcz. To jest zawsze, jak się nagrywa coś na kamerze, nie? Czy zdjęcie się robi, to co widziałeś, takie wielkie, a na kamerze taki pyciek. To zawsze takie smutne. To było takie piękne, było tam tak pięknie. Wszystko było takie piękne. Pokazujesz potem zdjęcie i tak każdy, no aha. Okay. Ładnie. No ładnie, ładnie, no. Dlatego najlepiej jest gdzieś jechać samemu. A właściwie zdjęcia są dla tych, którzy tam byli, żeby przypominać. Dotarliśmy do Blue Eye, Mikołaj zasnął. Całe szczęście. Całe szczęście. Woda tu jest taka, wiecie, błękitno, niebiesko, zielono, no zobaczcie sami. Pięknie. Podobno bardzo zimna, najchętniej bym wskoczyła do niej po prostu, ale nie mam jak. I tytułam się jakiegoś liścia, zaczyna mnie noga spędzić. Nie wiem, czy to podświadomie, bo najlepsze, że przechodzę między takimi liściami, wielkie liście, i ktoś tam mówi, że one są trujące. A ja już się pocierałam z każdej strony, nic mi nie spędziało, dopóki ktoś mi nie powiedział, że są trujące. Albo mnie coś ugryzło, albo liście zaczęły działać. Jak zacznę widzieć pomarańczowe plamy, to będę wiedziała, że to przez liście. Dojechaliśmy do jakiegoś bliżej nieokreślonego miejscowości. To wam tutaj napiszę. Miało tutaj być 4 stopnie cieplej niż w Sarandzie, tam gdzie jakby mieszkamy teraz. Ale mamy wrażenie, że wcale nie. Że nie jest tu jakoś cieplej. Nie jest cieplej, jest tu i bardzo przyjemnie. Tu jest więcej wiatru. No. Odczuwalna wcale tutaj nie jest taka gorąca, mimo tego, że to jest miasto. Tak. To jest bardzo fajnie. A o takie talerze ci chodziło? No, takie piękne. No to jak my je dowieziemy? No właśnie, tam się boję, ja to się martwię. Stół degustacyjny. Oui,
A ja już wtedy i tutaj mamy iść. Tak? Tak, wezmę ci go. Masz. Dobra, trzymaj go mocno. Trzymam go. Oni mają tutaj takie charakterystyczne dywany i co ciekawe, tutaj dywan nazywa się tapet. U nas tapet to tapeta raczej, nie? Szukam idealnego magnesu. To czapeczki. Jakie czapeczki? To czapeczki albańskie. Albańskie czapeczki. O, jakie ładne. Tamto. Aha. Piękne. Hello. Hello. Just have a look, please. How much? This? Kalafi na desefilo. Adi, ja. Bye, bye. I make it this. Tak. I make it this. Oh, beautiful! Yes, thank you. And this 50 euro, 35 euro for you. 45. 45 czego? Euro. 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 And leg? 42 euro, 4,200 leg, 4,000 for you. 4,000 leków. Have you bigger? No, for you this okay. Oh, no. Come inside. Okay. And what is this? Top. Search. Shirt. Ah. Search. Beautiful. And skirt the same material? And is cotton. Ah. Is cotton. Słuchajcie, chowamy się w cieniu. Sorry, że jestem taka spocona. Nagrywamy na tle czyjegoś samochodu. Nie, teraz jest okej. Nasza grupa z wycieczki poszła do zamku. Ale po milionie schodów i po prostu nie mielibyśmy gdzie zostawić wózka i chyba byśmy się tam nie wywlekli. Zresztą nawet nie chcemy się męczyć, chociaż wielka szkoda. Pokażę wam ten zamek, bo go widać stąd. O, tam widzicie, to jest część tego zamku. Tam na górze. I wychodzi się tutaj po takich schodach do samej góry i tam te schody się ciągną, ciągną, ciągną w tamtą stronę. No i z wózkiem nie ma szans, w nosidle jest bardzo ciepło, bo nawet myślałam, żeby tak zrobić, ale no jednak są tutaj mega upały. Co mnie zaskoczyło, mają tutaj też zimę, może dla kogoś to jest naturalne, natomiast przy takich upałach nie sądziłam, że tu w ogóle występuje zima, ale zima to jest takie do, nie minus nawet, do 2 stopni Celsjusza, więc tak wygląda tutaj zima, że i tak jest na plusie, ale tam gdzie byliśmy Blue Eye, czasami spada śnieg i tam na przykład jest znak, żeby zakładać łańcuchy na koła, więc miejscami wydaje mi się, że mogłam wiedzieć jak wygląda śnieg, bo myślałam, że to jest taki ciepły kraj, że nie wiedzą, no nie? Że nie widzieli śniegu. Natomiast bywa tutaj coś takiego, więc to dla mnie zaskoczka. Dobra, tak sobie będziemy chodzić i poodpowiadamy wam na pytania, które pojawiły się na Instagramie, gdy dodawaliśmy wam relacje, bo film jest relatywnie trochę później. Było, co warto odwiedzić w Sarandzie i na jakie wycieczki się zdecydować. Z tym tematem poczekamy do końca urlopu i wtedy powiemy coś tam więcej. Pytaliście, jak z dzieckiem, jeżeli chodzi o te wycieczki. No wiadomo, z dzieckiem nie każda wycieczka jest dla nas. No bo wózek i tak dalej. O, jaki piękny, dobrze znalazłeś. Co tam jeszcze było z takich pytań? A, wynajęcie samochodu, jak tutaj wygląda. Bo wszyscy mówią o tym wynajmowaniu. Co? Nie wiem, czy jest sens wynajmować samochód. Tak, dokładnie. Jak zobaczycie, jak oni tutaj jeżdżą, to zrezygnujecie. Tak, pokażemy wam i zaraz opowiem, o co chodzi z samochodem. Ale zabudowa w ogóle, wiesz. A najlepsze jest to, że te dachy są zrobione... O, może tutaj wam przybliżę. Okropnie dużo. To są płaskie kamienie. O, tu leżą dachówki. Dachy są zrobione po prostu z takich kamieni. Jeden na drugi i to jest po prostu nawet nie dachówka, tylko to jest takie jakieś płytkie kamienie jakby z kamieniołomu. I z tego też są robione murki wszelakie, tu akurat są płytki, ale bardzo dużo właśnie jest z tego, może tutaj wydobywają właśnie taki kamień. I zobaczcie jak to jest mega fajnie zrobione. Szał. Miki pije butlę,
ja przejdę z mami tam, żeby zobaczyć, czy tam jest cień. Ja! Jest coraz ładniej! Chodź tu! O, tutaj lepiej widać ten zamek. Zobaczcie, jaki jest ogromny. Ale on jest wielki. Tam muszą być piękne widoki. O, powiem wam, o co chodzi z wynajmowaniem samochodu, bo pytaliście, ile tu kosztuje, jak to wygląda. Wynajęcie samochodu kosztuje gdzieś około 30... O, słuchajcie, krzywię się. 30-35 euro za dzień. Wiadomo, zależy od samochodu, jest możliwe wynajęcie też fotelika do tego samochodu, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcecie wynajmować samochód za granicą, to musicie mieć ubezpieczenie kupione w Polsce na wypadki telekomunikacyjne. Po trzecie, jak jeżdżą tutaj, to jest zupełnie coś innego niż w Polsce. Tutaj po prostu nie ma zasad kierunku. Na rondzie jeździ się w lewo na przykład, albo w ogóle prosto przez rondo. Parkuje się gdzie się chce i tak dalej, i tak dalej. Też musicie się nastawić na to, że tutaj ludzie mega dużo trąbią. Trąbią jak się witają, trąbią, że ktoś zajechał, trąbią, bo długo nie trąbili. Trąbią, że oznajmując, że będą wyprzedzać. Albo na wąskim zakręcie też trąbią. Dokładnie, albo po prostu trąbią, bo, że jadą, bo na przykład jest droga i za zakrętem nie wiadomo, czy jadą, czy nie jadą, więc też trąbią. Więc tutaj całkowicie inaczej, to nie jest tak jak u nas w Polsce, że trąbi się tylko i wyłącznie dlatego, że coś jest nie tak, wiecie, że ktoś kogoś zdenerwował. Tutaj trąbią na siebie z sympatii. To po pierwsze. Po drugie, trzeba by się było przystosować na jazdę bez zasad. I wydaje mi się, że tutaj naprawdę łatwo jest dla nas o jakąś tam stłuczkę, zarysowanie wypadek, ponieważ parkuje się tutaj różnie i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem wam, że nie zdecydowaliśmy się na wynajęcie samochodu. Bywa niebezpiecznie tutaj. Trzeba uważać i patrzeć pod nogi, bo zdarzają się różne niespodzianki. Całe miasto, słuchajcie, z góry wygląda jak jedna wielka zabudowa. Wszystko. A tam, gdzie byliśmy poprzednio, chwilę temu, to prawdopodobnie jest meczet. Generalnie Albania była uznana za kraj, jako pierwszy kraj bez religii, ateistyczny. Natomiast i tak bardzo dużo jest tutaj właśnie muzułmanów i chrześcijan. A to co? A tu jest jakieś muzeum. Kalaya Castel. Tam jest zamek. Droga na zamek. Aha. Jest... można schodami, można tak. A co jest tam? Włącz. A tam? Nie wiem. Jaki długi tunel. W ogóle to jest kraina miliona bunkrów, słuchajcie. Jakie fluffy jałka. To też fluffy. Pogłaskałabym. Team Mad Monks. Mad Monks. Team Pocket. Co to? Jaki kuchaczy. Ja bym sobie tak obiła auto, na pewno nigdzie nie zarysuję, ani siebie, ani nikogo. No to nie będzie widać, jak zarysuję. O, też. Ciekawa jestem, co to jest tam w środku, muszę to sprawdzić. No poszedłeś ty, cały czas mi to robisz, kochanie. To ja idę. A jest tu jakiś znak? Czy to jest znak, że nie wolno w Albanii? Co oznacza krupiacza taka kośćmi? Nie wiem.